Witamy Państwa w iście weekendowym nastroju. Nie ma się czemu dziwić. Wakacje, a kiedy znajdujemy się obok Opolskiej Filharmonii, właściwie cały czas w tym anturażu takim dobrej muzyki, która gdzieś jeszcze, można powiedzieć, wybrzmiewa, bo jesteśmy dopiero co po wspaniałym koncercie, co prawda nie tu, a w Opolskim Amfiteatrze, ale który to koncert rozpoczął lato, to dzisiaj możemy już o nim powspominać. Dyrektor Opolskiej Filharmonii, pan Przemysław Neumann. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Jeszcze brzmią troszeczkę mi w uszach te dźwięki filharmoników, które brzmiały z muzyką filmową, ale nie o tym chciałbym mówić, chociaż myślę, że ten trzeci koncert też zapisał się już w historii Opola i że widać, że to jest przedsięwzięcie takie, które będzie warte chyba kontynuowania. No to już trochę nie ode mnie będzie zależało, bo to był rzeczywiście mój ostatni koncert w roli dyrektora Filharmonii Opolskiej. Ale tak, wydaje się, że to był dobry pomysł, no, że po pandemii, kiedy postanowiliśmy nasze zwyczajowe, lutowe, walentynkowe koncerty z muzyką filmową trochę przeciągnąć dłużej i jeszcze na początek lata ten koncert właściwie powtórzyć w amfiteatrze, okazuje się to rzeczywiście dobrym pomysłem, no bo wypełniony po brzegi amfiteatr to jest coś rzeczywiście... To jest rzeczywiście coś. Też jak pan rozmawia z muzykami, oni też to czują? To jest bo jednak ta skala robi wrażenie. Tutaj choćbyśmy wypełnili całą salę, to jest 500 osób, a tam 3,5 tysiąca, także to jest rzeczywiście spora różnica. No i to jest z pewnością bardzo takie przyjemne uczucie, kiedy gra się nie dla 500 ludzi, tylko dla kilkukrotnie większej publiczności. Panie dyrektorze, 9 lat i dość? 9 lat i czas na zmiany. Tak? Czy dość? No, to jest trudne pytanie, bo ani mnie stąd nikt nie wyrzuca, ani nie jest mi tu źle. Tak naprawdę ten zespół, który się tutaj udało zbudować i te prace, którą tu wspólnie wykonujemy, to są bardzo... w moim odczuciu, ale chyba nie tylko w moim, bardzo wartościowe rzeczy. I to widać w Opolu. Więc z jednej strony żal i smutek, że to już koniec i że droga wiedzie gdzie indziej. No a z innej strony, jak odchodzić to na szczycie, więc to też jest bardzo takie przyjemne doświadczenie, że zostawia się instytucję, z którą się było związanych przez wiele lat, w dobrej kondycji, w dobrym stanie i mówię tutaj zarówno o stronie takiej merytorycznej, czyli o jakości, o poziomie zespołu orkiestry, ale też o całym zespole, którego nie widać na co dzień, czyli całej administracji, wszystkich pracownikach merytorycznych i obsługi. No i też w dobrej kondycji finansowej. Wydaje się, że to wszystko dobrze działa, oby mój następca czy następczyni mieli z tego dużo przyjemności. Powiem panu, bo trwa piłkarskie euro, więc to jest tak trochę jak z trenerem. Zostawia pan swój zespół, ale chciałoby się powiedzieć, że dotarł pan do finału. No nie tak jak nasza reprezentacja, no ale tak na pewno jest. To chciałem pana zapytać o te refleksje po tych 9 latach. Jak pan pierwszy raz spojrzał na Opole z perspektywy i dyrygenta, i człowieka, który tutaj jednak poznaniaka, troszkę pewnie inaczej i kulturowo przygotowanego na to, co w Opolu i jak to Opole wyglądało i Filharmonia 9 lat temu. To dzisiaj te najważniejsze, gdyby pan miał wypunktować rzeczy, te najcenniejsze. No już o wielu pan powiedział tak naprawdę, prawda, o tym sukcesie, co by nie było. I to chyba wszyscy dostrzegliśmy przez te lata, jak zmieniła się Opolska Filharmonia. To jest trudne pytanie oczywiście, dlatego że ja 9 lat temu i ja dzisiaj to są trochę dwie różne osoby też, nie? Ja przychodząc tutaj do Opola, czy wygrywając konkurs na dyrektora 9 lat temu, po pierwsze się tego nie spodziewałem. Bo to był mój pierwszy konkurs tego typu, w którym w ogóle wziąłem udział w życiu. Bardziej, nie ukrywałem tego, więc mogę to spokojnie dzisiaj też powtórzyć, bardziej to robiłem, żeby zobaczyć, jak w ogóle taki konkurs wygląda od środka. Miałem wtedy 36 lat, więc jak na dyrektora tak dużej instytucji, to dość wcześnie. No a jednak te losy tak się potoczyły i ten konkurs tak się potoczył, że zostałem wybrany, co nie ukrywam, było dla mnie sporym zaskoczeniem. Dużym też, czy bardzo dużym, ogromnym wyzwaniem wtedy dla tak młodego człowieka, ale też myślę, że miałem też pomysł na tę instytucję, jak nią pokierować właśnie
kierunku chyba, w którym udało się pójść. I ten moment, w którym jesteśmy dziś, jest chyba tego dowodem. Ja jestem bardzo zadowolony z tych 9 lat, z tego progresu, który ten zespół zrobił, to trochę też o tym powiedzieliśmy, ale też z tego, że udało się przez te pierwsze lata mojej pracy tutaj zbudować taką markę, że widownia była zapełniona właściwie w każdym koncercie. I co ważne, po pandemii, która dotknęła wszystkie instytucje kultury w tym kraju, no nie tylko w tym kraju, ale ogólnie, ta publiczność do nas bardzo szybko wróciła. A wiem, że nie wszyscy dyrektorzy filharmonii w Polsce mieli ten komfort, że do wielu instytucji publiczność wracała znacznie dłużej, albo nawet do dziś nie wróciła jeszcze w takiej skali jak przed pandemią, co pokazuje, że ta oferta jest, czy była tutaj wtedy już też atrakcyjna i melomani po prostu tęsknili za tym, żeby móc pójść na koncert i tej muzyki na żywo posłuchać w dobrym wykonaniu. Więc to są takie rzeczy, które zostaną z pewnością. No, zostanie cała lista dobrych albo bardzo dobrych koncertów. Też szczególnie dla Pana istotne, ważne, bo pojawiali się tu wspaniali muzycy. Pojawiały się wspaniałe orkiestry. Nasza orkiestra dała się okazję poznać na całym świecie także. I są te takie, wracając do tych momentów, o których mówię, szczególnych, te, które no, rzeczywiście odbiły to piętno tych 9 lat. No, nie chcę tutaj wymieniać tego wszystkiego, bo jak zacznę wymieniać artystów, to z którymi współpracowaliśmy, to pewnie kogoś pominę i o nim zapomnę. Tych koncertów było ponad 200, ja się doliczyłem ich 202 chyba, a wiem, że jak współpracownicy też liczyli, to chyba im wyszło nawet o kilka więcej. Więc było ich sporo. Było na pewno kilka takich bardzo emocjonalnych, których też nie zapomnę, to z pewnością do końca się. Na pewno pierwszy mój koncert tutaj, czyli wrzesień 2015 roku, czwarta symfonia Czajkowskiego, wariacje rokoko wcześniej z Rafałem Kwiatkowskim na wiolonczeli i uwertura Echo w lesie Józefa Elsnera. Pamiętam ten program do dziś i na pewno powiedziałem go w odwrotnej kolejności, że on się wydarzył, bo zaczęliśmy od Elsnera oczywiście, ale to był dla mnie bardzo ważny koncert. Spinając klamrą ten ostatni, który był tutaj w siedzibie na zakończenie tego 72 sezonu, czyli druga symfonia Gustawa Mahlera i prawie 200 muzyków na estradzie. No, to są takie rzeczy, które zapadają w pamięć i których ja z pewnością nigdy nie zapomnę. No i tak jak mówię, cała plejada koncertów po drodze, ale tych artystów było rzeczywiście w światowej sławie, których udało się tu do Opola zaprosić, ściągnąć i którzy wystąpili przed opolską publicznością, było rzeczywiście bardzo wielu. Myślę też, że taką rzeczą, która była w jakiś sposób wyznacznikiem tego, co się tu działo przez te ostatnie lata, był poziom, poziom wykonawczy, poniżej którego nie schodziliśmy tutaj. I to jest, może tak powiedzieć, mało spektakularne, jak to mówię, ale tak naprawdę to jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli dyrekcja dba o to, żeby wszystkie koncerty były na bardzo wysokim poziomie, to oznacza, że meloman się nie natnie. To znaczy, że jeżeli przyjdzie do filharmonii, to ten koncert będzie na poziomie, który powoduje, że on chce przyjść po raz kolejny i po raz kolejny. I to jest rzecz, czy to jest efekt tej ciężkiej pracy, którą tutaj wspólnie razem wykonujemy, że nie odpuszczamy, że każdy koncert jest ważny, że artystów, których tutaj zapraszałem, to też było dla nich duże wydarzenie i też nie traktowali tego jako rzecz do, w cudzysłowie, odhaczenia, odbębnienia, tylko jako coś wyjątkowego i coś dużego, co powodowało właśnie ten wzrastający poziom. No i to jest coś, z czego ja jestem, nie ukrywam, dumny, bo i mam nadzieję, że tak zostanie, że te zasady będą tutaj dalej trwały. No i przez to ten poziom nie będzie spadał, tylko będzie dalej rosnąć. Ja też nie mam żadnego problemu z tym, żeby zapraszać gościnnie dyrygentów, którzy są lepsi ode mnie. Uważam, że to jest super, że zespół się wtedy rozwija jeszcze bardziej i wszyscy na tym korzystamy. Także
to są takie rzeczy, które no, myślę, to że w jakiś sposób w ogóle budują. Grać z najlepszymi, w ogóle mówiąc słowo grać, jasne, prawda, bo w różnych segmentach naszego życia to się zawsze mówi, że tu się zawsze na tym uczymy, że to jest zawsze coś, co jest dla nas pozytywnego, prawda? Tak, no i to życzę następcom, żeby szli tą ścieżką, bo jak widać są tego dobre efekty. Panie dyrektorze, porozmawiajmy zatem o publiczności, bo już Pan o niej wspomniał. To chciałem Pana zapytać przez te 9 lat, jak Pan ją obserwował. Przeczytałem jeden z artykułów, między innymi mówiąc o warszawskiej jesieni i tam pojawiła się taka rzecz chyba istotna. Najwięcej uczestników osób w jednej z edycji festiwalu to dość młodzi ludzie, kategoria 26-35 lat. Mówię o tym, że Pan też jako nowe, młode pokolenie, jednak tak jak sam Pan powiedział, kiedy Pan obejmował tutaj swoje stanowisko dyrektora, też potrafił, i to jest chyba ważne, przyciągnąć młodych ludzi do filharmonii, bo często mówimy, że opieramy się na muzyce popularnej, muzyce rockowej i tak dalej, natomiast wciąż jest bardzo duża rzesza widzów, kiedy ja przychodzę do filharmonii, jak uda mi się dostać bilet, to jest znowu to, kupić go, to wtedy widzę, że to nie jest takie, gdy mamy stereotypowe podejście, że do filharmonii chodzą starzy ludzie. Mhm. To już ten mit upadł. No, czy on upadł, tego nie wiem. Wiem, że w Opolu tak nie jest po prostu, tak? W innych miejscach jest różnie, bywa różnie. I może to jest właśnie też ten problem, o którym mówiłem wcześniej, popandemiczny, że jeśli się miało taką publiczność właśnie wiekową tylko, to potem jest problem, żeby ją odbudować szybko. No tak, myślę, że ta oferta, którą tutaj zaproponowaliśmy, jest taką ofertą dla każdego i nie mówię tego w takim pejoratywnym znaczeniu, bo jak coś jest do wszystkiego, to czy dla każdego, to się kojarzy, że właściwie jest do niczego, ale tutaj myślę, że tak rzeczywiście nie jest, że ta oferta jest bardzo szeroka, bardzo bogata, bo oprócz tych tradycyjnych, copiątkowych koncertów symfonicznych, powstał też nowy cykl z muzyką kameralną, ale powstały też koncerty rodzinne, których wcześniej nie było, w niedzielne przedpołudnia, gdzie to są koncerty dla całych rodzin, łącznie z malutkimi dziećmi, które biegają tam pod sceną, ale też słuchają właśnie pełnej orkiestry, która gra muzykę klasyczną. I to, no to super jakby buduje na przyszłość. Ja już z tego nie skorzystam. Myślę, że nawet moi bezpośredni następcy z tego nie skorzystają, ale jeżeli te małe dzieci kilkuletnie dziś uda się zarazić filharmonią czy muzyką klasyczną, no to oni, jest szansa, że za 20 czy za 30 lat będą pełnoprawnymi melomanami i do filharmonii będą chodzić, także to jest takie świadome inwestowanie w daleką przyszłość. My tych owoców prawdopodobnie nie spróbujemy, ale to chodzi o to, żeby to, co uważamy, że jest najwartościowsze w tym, co robimy, dzielić się tym z wszystkimi. Mówiąc dalej, propozycja otwartych prób generalnych, gdzie na nasze próby, czyli tak naprawdę na podglądanie naszej pracy trochę od kuchni, oczywiście to jest próba generalna, więc tam już tych poprawek jest najmniej, bo to jest właściwie taka próba ostatnia przed koncertem, ale mimo wszystko tam różne rzeczy też się jeszcze dzieją i można trochę zobaczyć, jak to właśnie wygląda na co dzień, jeśli chodzi o pracę filharmoników. No i my właściwie co piątek przed każdym koncertem mamy tutaj grupę, na tej próbie generalnej, grupę młodzieży czy dzieci, która przychodzi, słucha tego, ogląda, jak ta praca właśnie wygląda z bliska. To są bardzo, bardzo cenne rzeczy i myślę, że to wszystko razem, o czym powiedziałem, no oczywiście dodając do tego koncerty w klubie muzycznym, koncerty impresaryjne, czyli właśnie z taką trochę lżejszą muzyką, to wszystko gdzieś buduje taki obraz instytucji, która działa i rzeczywiście ma coś konkretnego do zaoferowania. Myślę też, że takie pójście w stronę muzyki rozrywkowej z orkiestrą, czyli cały ten nurt, coś tam symfonicznie, bo to no, coś tam można wstawić. Wspomnianej muzyki filmowej też, prawda? Którą, ale muzyka filmowa jest no, gdzieś pomiędzy, bo muzyka tak, filmowa... Ale to te piosenki, które się pojawiają, prawda, na koncertach, tak, oczywiście, na orkiestrę. Tak, ale my to przemycamy w... Natomiast mówię o tym, że taki sposób właśnie pójścia w stronę muzyki rozrywkowej jako głównej działalności filharmonii, a to niestety, mówię niestety, ma miejsce w wielu miejscach w Polsce w tej chwili,
gdzie to zagranie symfonii jest odświętnym wydarzeniem, a taka muzyka właśnie łatwa, lekka i przyjemna jest codziennością. No, myślę, że do tego nie potrzeba filharmonii. Takie rzeczy można robić bez nazywania tego filharmonią. Filharmonia jednak jest czymś innym. Wydaje się, że do czego innego zobowiązuje też zespół, który tę filharmonię tworzy. No więc ja się cieszę, że udało się nie pójść tutaj na taką łatwiznę i udaje się prowadzić to dzięki oczywiście też środkom z urzędu wzrastającym, co też trzeba podkreślić rok do roku od tych 9 lat. Że można robić to wszystko, co wiemy, że dochodowe nie jest, bo zagranie symfonii nigdy nie będzie na siebie zarabiało, ale możemy to robić, możemy to grać, możemy publiczność zapraszać i ta publiczność odwdzięcza się właśnie swoją obecnością, co jest tak naprawdę w sumie w tym wszystkim najważniejsze, bo gdyby nie było publiczności, to moglibyśmy robić, stawać na uszach, ale trochę nie byłoby po co tej pracy całej wykonywać. Proszę pana, to chciałem pana jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytać też o stan muzyki. Sięgnąłem do raportu z 4. Konwencji Muzyki Polskiej również i chciałem pana zapytać o kondycję. Pamiętam taki artykuł z Rzeczpospolitej z 2011 roku. Budujemy filharmonię, powstają filharmonie. Rzeczywiście w wielu miejscach w Polsce w tych już XXI wieku one powstały. Natomiast chciałem, bo pan też zajmuje się szeroko właśnie muzyką polską, to chciałem zapytać pana, jak dzisiaj, bo to jest tak, wszyscy znamy Chopina, ale na Chopinie świat się nie kończy. Zresztą oczywiście wiadomo, Wieniawski, Moniuszko i tak dalej. Natomiast chciałem pana zapytać, no bo skoro jesteśmy w XXI wieku, jak dzisiaj z pana perspektywy widzi pan właśnie tę klasyczną muzykę, ale oczywiście w kontekście nowej muzyki polskiej? Och, no to tu jest kilka wątków, spróbuję krótko. Rzeczywiście nowe instytucje powstały już w XXI wieku. Filharmonia w Szczecinie, której stery obejmę od 1 września, obchodzi właśnie swoje dziesięciolecie. Na początku września 2014 roku ten budynek został otwarty. W tym samym roku chyba, jeśli dobrze pamiętam, zostało otwarte Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Tuż obok czasowo siedziba NOSPR w Katowicach. Kilka lat wcześniej Filharmonia Gorzowska. No i jest tych nowych budynków rzeczywiście trochę i to są budynki rzeczywiście na miarę XXI wieku. I to jest znakomite, idziemy z postępem, nie mamy się już czego wstydzić, jeśli chodzi o zaplecze w większości miejsc w kraju. No jeszcze myślę, że Kraków czeka na swoją siedzibę, że Poznań czeka na swoją siedzibę z prawdziwego zdarzenia, jeśli chodzi o filharmonię, ale ta sytuacja bardzo się poprawia. Natomiast jeśli chodzi o samą muzykę polską, no to trzeba też powiedzieć, że trochę tak jak pan powiedział, jest Chopin, jest Moniuszko, jest Wieniawski, jest Karłowicz, może jeszcze Szymanowski, jeszcze kilka nazwisk sobie pewnie byśmy znaleźli, takich, które gdzieś ludziom w uszach dźwięczą. No ale prawda jest taka, że polskich kompozytorów było i jest znacznie więcej. To też był jeden z wyznaczników tej mojej kadencji tutaj. Stworzyliśmy nawet cykl koncertów Polska Muzyka Zapomniana, który o dziwo, muszę powiedzieć o dziwo, ale to wielka radość dla mnie, cieszył się dużym zainteresowaniem i ludzie chodzili na te koncerty. Wydobyliśmy tutaj tak naprawdę z czeluści niebytu wielu polskich kompozytorów, czy wiele polskich nazwisk, ludzi, którzy komponowali muzykę. Mógłbym naprawdę tutaj długo ich wymieniać. Takie nazwiska jak Witold Maliszewski, którego symfonie, wszystkie utwory symfoniczne nagraliśmy na 3-płytowy album, który dostał nominację do Fryderyków, pierwszą w historii tej instytucji w ogóle. To jest tylko pierwsze z tych nazwisk, ale też Noskowski, Żeleński, Lesel, Kurpiński, Stojowski, Rytel, Freeman. Naprawdę tych nazwisk można by tutaj mnożyć i one się tu rzeczywiście pojawiały regularnie w programach koncertowych filharmoników opolskich. No, Fryderyki to był rok 2022, przecież nie tak odległy, całkiem prawda? Niedaleko właśnie, niedawno temu. No więc to ja uważam, że to jest też nasza misja,
że jest oczywiście problem z materiałami nutowymi, trzeba je robić we własnym zakresie, bo PWM nie domaga pod tym względem bardzo, więc to wymaga znacznie więcej czasu, zachodu, przygotowań niż po prostu zagranie po raz kolejny Symfonii Beethovena czy Symfonii Brahmsa, bo te materiały są dostępne, można je wypożyczyć, czy kupić, czy wydrukować sobie z internetu nawet w tej chwili już legalnie i z nich korzystać. No, a granie polskiej muzyki jest cały czas traktowane trochę w kategoriach bohaterstwa, ale my to bohaterstwo podejmowaliśmy i wydaje się, że no. też z dużym sukcesem. Co będzie dalej, nie wiem, bo 2018 rok to był taki i stulecie odzyskania niepodległości, to był taki czas, gdzie właśnie wszystkie instytucje położono w Polsce wtedy, tak, położono to duży nacisk, były też wtedy trochę większe pieniądze na muzykę polską. I ja miałem szczerą nadzieję, że to się przerodzi w coś twardszego, ale z przykrością muszę powiedzieć, że to jednak był taki jednorazowy zryw, że ta rocznica minęła i wróciliśmy w te stare kolejny. Ja się tutaj nie poddaję i wcześniej też się nie będę poddawał. I już zespół wie, że już chyba w przyszłym sezonie będzie 16 nazwisk polskich kompozytorów w repertuarze. No, ja mogę powiedzieć tylko szkoda, że nie wszyscy idą tą drogą, ale też widzę jakieś światełka w tunelu. Założyliśmy też tutaj wydawnictwo, które wydaje polską muzykę właśnie z tych rękopisów nie odkrytych przez dziesięciolecia. I już kilkanaście instytucji w tym kraju od nas te materiały pożyczyło po to właśnie, żeby tę polską muzykę zagrać. Więc to jest też bardzo budujące i to nie ja muszę tym dyrygować, biorą też inni dyrygenci to na warsztat, to jest cenne i uważam, że to jest też droga, którą powinniśmy wszyscy pójść, no bo to się zaczyna od samego początku, jeżeli ja dzisiaj jako wykładowca też i profesor na uczelni mam swoich studentów dyrygentury i ja nie mogę im nawet zadać utworu, które ja uważam za cenne, bo nie ma dostępu do partytur, nie ma dostępu do materiałów, oni się nie są w stanie tego nawet nauczyć na zajęcia. I nie ma też wyciągów fortepianowych, gdzie pianiści mogliby to na zajęciach zagrać, imitując orkiestrę, no to trochę jesteśmy w martwym punkcie, bo nie da się tego przeskoczyć. Więc myślę, że takimi małymi krokami, ja też staram się swoją małą cegiełkę do tego dołożyć, ta sytuacja będzie się poprawiać i myślę, że gdzieś w przyszłości, to powiem taką anegdotę, 2 dni temu dostałem na biurko rocznik przyszłego sezonu z jednej z czeskich filharmonii. No i tam, nie powiem, że w każdym koncercie, ale myślę, że w 90% koncertów, które są zaplanowane na przyszły sezon, jest co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora. I dla nich to jest normalne, tak? To są nazwiska, których my nie znamy nawet, ale dla nich to jest oczywiste, że to jest ich muzyka i oni muszą ją grać. I u nas to myślenie powinno być dokładnie takie samo, że to jest, że to my jesteśmy Polakami, nikt za nas tego nie zrobi. Niemcy nie będą wygrzebywać, ani Czesi, ani Ukraińcy nie będą wygrzebywać naszej muzyki, którą my sami się nie dzielimy ze światem. My to musimy zrobić, więc z mojej perspektywy wszystkie ręce na pokład i róbmy to, bo ta muzyka, co najważniejsze chyba w tym wszystkim, ta muzyka jest bardzo wartościowa. To nie jest tak, że my wykopujemy jakieś ciekawostki przyrodnicze jednorazowo i one gdzieś są wykonane, a potem zapominamy o nich na kolejne dziesięciolecia, tylko to jest rzeczywiście muzyka, która jest wartościowa, co pokazują też reakcje publiczności tutaj po tych koncertach właśnie z zagraniem tych odkrywanych na nowo utworów, że my naprawdę nie mamy się czego wstydzić, że to jest po prostu muzyka, którą... Tak, warto o tym mówić, warto ludziom tłumaczyć, warto pokazywać, na pewno, bo tego, tak jak pan powiedział, jest dużo. Moglibyśmy rozmawiać, panie dyrektorze, i rozmawiać pewnie, ale to już, ponieważ rozmowa dobiega końca, to chciałem pana zapytać, istnieje dla pana jeszcze świat poza muzyką, poza filharmonią? Jest jeszcze taki, no bo wakacje, zrobi sobie pan teraz trochę wakacyjnej przerwy? No muszę się przeprowadzić do Szczecina, więc to jest, wie pan, to jest znowu tak, tu się jeden rozdział trzeba zamknąć, jeszcze nie ma mojego następcy wybranego, na czym też ubolewam, bo ten konkurs... Czy wyłonienie mojego następcy trwa długo, żeby nie powiedzieć za długo. No więc to wszystko jest takie trochę jeszcze płynne i w ruchu.
czy jest życie poza muzyką, a jest? No, jak jest muzyka, to musi być jeszcze coś do tego. Ja ze zdziwieniem odkryłem nie tak dawno temu, że są ludzie, którym muzyka nie gra w głowie cały czas, bo jest tak, że nawet my w tej chwili rozmawiając, mi w głowie gra muzyka. Ja się rano budzę, wstaję z łóżka i jak tylko otworzę oczy, to w głowie gra mi muzyka. Ja myślałem, że to jest taki stan, który wszyscy ludzie tak mają. Nawet pan był w stanie wiertarkę przerobić na muzykę tam w tle? Ona mi nie przeszkadza akurat zupełnie. Więc ja tę muzykę mam w głowie przez cały czas i ze zdziwieniem właśnie odkryłem całkiem nie tak dawno temu, że nie wszyscy tak mają. No więc tak, nie, to ja żartuję, oczywiście jest świat poza muzyką, ale też nie ukrywam, że taka funkcja jak bycie dyrektorem dużej instytucji kultury wymaga tego, żeby się temu poświęcić w 100%. Jeżeli to ma być dobrze zrobione, to trzeba być tu i teraz i trzeba tym statkiem sterować, żeby on płynął w odpowiednie Ale jest jakieś kierunki. Hobby, taka pasja, gotowanie, chodzenie po górach. Chodzenie po górach właśnie tak. Uwielbiam mapy, pewnie jakbym nie był muzykiem, to może bym coś wspólnego z kartografią miał, bo kolekcja moich map jest dość obfita i bardzo lubię z nimi obcować. I to i z tymi nowymi, i z tymi starymi, zwłaszcza historycznymi. Mam też kilka historycznych planów Opola, żeby nie powiedzieć kilkanaście. Mam też kilka map, zresztą wiszą nawet w moim gabinecie na ścianie mapy Śląska Opolskiego z różnych okresów czasu. No tak, oczywiście mam też kilka swoich hobby, ale muzyka nie jest tylko moim zawodem. Ona też jest moją pasją, a to oznacza, że ja właściwie nie pracuję tak naprawdę, tylko cały czas robię to, co lubię, czego wszystkim życzę, bo to jest rzeczywiście fantastyczny stan. No to na koniec chciałem pana tylko tak zapytać, żegnając się z Opolem, pewnie pan też spojrzy na to miasto, można powiedzieć, z dachu Filharmonii. Jak ktoś z pana przyjaciół będzie przyjeżdżał do Opola, to oprócz tego, że oczywiście będzie pan mówił iść do Filharmonii, to co jeszcze pan powie, zobacz w Opolu to iść tamto. Do teatru, iść do muzeum, iść do biblioteki. A oprócz tego przespaceruj się po mieście, bo to jest bardzo piękne miasto. Ja myślę, że sami Opolanie nie doceniają, czy nie doceniacie tego, jak piękne jest to miasto, jak dużo jest tu, mimo tego betonu, który tutaj gdzieś jest, może nawet w centrum w nadmiarze, to Wyspa Bolko, Wyspa Pasieka, na której mam mieszkanie, całe to centrum, które jest bardzo kompaktowe, to jest wszędzie blisko, nie ma korków, no okej, Piastowska, ja to wszystko rozumiem, ale jednak jako poznaniak mówię, że tutaj nie ma korków, bo nawet jak się utknie tutaj na tej Piastowskiej w godzinach szczytu, to i tak trwa to kilka, maksymalnie kilkanaście minut i w porównaniu z choćby z Poznaniem, to nie są korki, więc ja się z tym miastem bardzo polubiłem. Będzie mi bardzo, jakby po pierwsze smutno z niego wyjeżdżać, a po drugie myślę, że bardzo miło będzie mi do niego wracać, jeśli będę miał powód do takich powrotów. Mam nadzieję, że będziemy pana tu oglądać. Bardzo chciałbym tak zupełnie kontaktu z tym fantastycznym zespołem ludzi, z którymi przez ostatnie lata pracowałem, tego kontaktu nie stracić i mieć możliwość gdzieś raz na jakiś czas gościnnie też tutaj przyjechać i zadrygować koncertem. No, myślę, że to jest trochę jak z księdzem i pierwszą parafią, na którą trafił po święceniach. To trochę tak jest z tą instytucją, bo dla mnie to też jest pierwsza instytucja, w której byłem dyrektorem i będą kolejne może, ale na pewno ta przygoda z Opolem zostanie w pamięci do końca życia. No to tego panu życzę i mam nadzieję, że będziemy się widzieć tutaj właśnie podczas koncertu, kiedy to pan będzie dyrygował orkiestrą. No i kolejnych sukcesów z jednej strony Polski z jednego końca Odry właściwie na drugi można się tak, pan przenosi, można tak powiedzieć, prawda? Można tak powiedzieć. Nie zamierzam płynąć barką z Opola do Szczecina, przejadę tam jednak samochodem. A z powrotem pewnie też jakiś inny sposób transportu wybiorę, ale rzeczywiście ta Odra, która tutaj wydaje się majestatyczna, będzie dopiero jak się w Szczecinie spojrzy, jak ona jest szeroka, to widać jak ile kilometrów musi ona z tego Opola do Szczecina przepłynąć. Bardzo dziękuję za tę życzliwość przez te wszystkie lata. Życzę też sobie, ale w Filharmonii przede wszystkim, tego, żeby ta instytucja dalej działała prężnie, dobrze. Proszę Państwa, żebyście dalej do Filharmonii chodzili, tak jak chodziliście do tej pory, bo
bo wydaje się, że pokazaliśmy, że warto. Trzymam kciuki i do zobaczenia. Tak jest, do zobaczenia. Przemysław Neumann, dyrektor nadal jeszcze o Polskiej Filharmonii, niebawem tej szczecińskiej. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo.